Witam Was, kochani, po dłuższej przerwie. Trochę czasu zajęło przygotowanie kolejnego podcastu, ponieważ w międzyczasie dużo się działo, ale o tym później. Po wywiadzie na kanale Bez Tajemnic rozpętała się niemała burza. Praktycznie wszystkie osoby dotknięte przemocą potwierdziły moją wypowiedź, ale były też osoby, które z góry rzuciło oskarżenie pod tytułem: Dlaczego nie ochroniłam swoich dzieci? Dlatego myślę, że o tym właśnie będzie kolejny podcast. To bardzo ważny temat, bo wiele z nas ofiar bądź byłych ofiar przemocy ma wyrzuty sumienia jednak z tego powodu. Dręczymy się pytaniami, dlaczego nie odeszłyśmy wcześniej, by właśnie choćby chronić dzieci. Ja na to pytanie znam odpowiedź. I myślę, że ci z Państwa, którzy są po terapiach również, ale to temat obszerny, dlatego zostawmy go na kolejny raz. Kolejne negatywne komentarze były skierowane od osób toksycznych, nazywając mnie na przykład grubą świnią, albo zadając pytanie, dlaczego prowadzący zaprasza grube i brzydkie, jak szczupła również mogłaby się wypowiedzieć w ten sposób. No, nie powiem, troszkę z tym panem popisałam, dziękując mu za zaprezentowanie dewaluacji i umniejszania drugiej osobie, czyli tego, jak wyglądało to u nas w związkach, żeby ludzie czytający komentarze mogli się zorientować, że to wypowiedzi typowego narcyza, jak nie psychopaty. Przyjrzyjcie się temu dialogowi. Fakt, sama byłam zaskoczona tym, jak wyglądałam w wywiadzie, ale to był też okres upałów, kiedy byłam mocno nabrzmiała. W takie dni po prostu zatrzymuje mi się woda w organizmie. Nawet córka powiedziała: Mamo, przecież ty tak nie wyglądasz. 3 tygodnie po nagranym wywiadzie byłam przecież w Warszawie nagrać wywiad dla kanału Skrawki, tak? Który niebawem ukaże się. I tam bez obrzęku nagrywałam dla Was shortsy. No, w każdym bądź razie w tym wywiadzie wyglądałam tragicznie, jakbym była własną mamą. Ale myślę, że to nie jest najważniejsze, a przekaz dla osób, które tkwią w toksycznych relacjach. Postanowiłam nie przejmować się hejtem, ponieważ ważniejsze są zasięgi i wyświetlenia. A to z kolei powoduje, że jeszcze więcej potrzebujących osób będzie mogło to zobaczyć. W ostatnim podcaście obiecałam, że poczytam Wam trochę najistotniejszych zagadnień z podręcznika antymanipulacji Marianne Kerinch. Zanim jednak to zrobię, chciałabym Wam krótko powiedzieć o kolejnej książce, na której pisaniu się skupiłam w ostatnim czasie. Postanowiłam opisać w niej nie tylko bardzo trudne dzieciństwo, ale również to, jak ono wpłynęło na mnie w każdym związku, w jakim byłam i w jaki sposób ja sama funkcjonowałam, jakie błędy myślowe popełniałam i czym były spowodowane moje zachowania. Także artykułami tworzonymi przez psychologów z dokładnym podaniem źródła wykorzystanego materiału, żeby łatwiej było Państwu zrozumieć, skąd się biorą również nasze nieprawidłowości w codziennym życiu. Na jakiś czas przerwałam pisanie tej książki, bo nie czułam się gotowa. Teraz już jestem, dlatego wznowiłam pisanie. Chciałam usiąść do zapisu świadoma. Będzie ona dla Was trudną lekturą, bo wzbudzi kontrowersje, może nawet złość i pogardę. Jednak szczerość uważam za najważniejszy aspekt tej książki, bo bez niej nie będziecie w stanie zrozumieć wszystkich mechanizmów, a jest ich mnóstwo, zwłaszcza tych, o których nigdy nie wspomniałam na swoim kanale. To co, kochani, zaczynamy dzisiejszy podcast. Wykorzystywanie umiejętności na osobach mających coś do ukrycia. Ludzie, którzy uważają, że prawda jest względna, wyrządzają społeczeństwu ogromną krzywdę. Jeśli prawda nie istnieje, każdy może spisać własny zestaw reguł. Prawda mówi nam, jak rzeczy wyglądają naprawdę, to rzeczywistość, a nie to, co chcielibyśmy za nią uważać. Przegrasz na gruncie teologii, przegrasz na gruncie moralności, przegrasz na każdym gruncie, jeśli uznasz, że prawda absolutna nie istnieje. David Major, były agent specjalny FBI, pierwszy dyrektor programów wywiadu, kontrwywiadu i bezpieczeństwa podlegających Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu. Werbalne testy i sygnały.
Osobę próbującą nas oszukać łatwo rozpoznać. Unika ona udzielania odpowiedzi na pytania typu tak lub nie i nie uzupełnia luk w swojej opowieści. Unikanie pytań typu tak lub nie. Techniki przepytywania opisane przeze mnie i Gina Pejla w książce Find Out Anything from Anyone, Anytime koncentrują się na zadaniu pytań wymuszających udzielenie opisowych odpowiedzi. Przydają się one zarówno przy ustaleniu linii odniesienia, budowaniu dobrych relacji, jak i pozyskiwaniu informacji. Lena Sisko polega w swojej pracy na regule trzech. Jeśli zadamy drugiej osobie trzykrotnie to samo pytanie, typu tak lub nie, i za każdym razem nie usłyszymy odpowiedzi, powinniśmy uznać, że rozmówca ma coś do ukrycia. Bardzo możliwe, że nasze pytanie jest dla rozmówcy na tyle drażliwe bądź dotkliwe, iż nie jest on w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Poniżej zamieszczono rekonstrukcję rozmowy odbytej przez 62-letnią atrakcyjną i niezamężną kobietę, która uważa siebie za prawdziwą damę z południa, z pewnym dziennikarzem. Dama z południa oznacza w tym konkretnym przykładzie kobietę pochodzącą z południowych Stanów Zjednoczonych, stosunkowo majętną i dobrze wychowaną. Dziennikarz chciał, żeby kobieta odpowiedziała wprost na jego pytanie o randki. Proszę, aby czytelnicy mieli na względzie fakt, iż wywiad przeprowadzony był w 2014 roku, więc 62-latka spotykała się z mężczyznami najprawdopodobniej na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. We wspomnianym okresie kobiety otwarcie manifestowały swobodę seksualną, finansową, niezależność i samodzielność. Wymiana zdań potoczyła się w mniej więcej następujący sposób. Dziennikarz: zbieram informacje do artykułu i zastanawiałem się, czy zaprosiła pani kiedykolwiek mężczyznę na kolację. Dama: ostatnimi latami dysponowałam bardzo ograniczonymi środkami, więc takie zapraszanie nie wchodziło w rachubę. Udzielona odpowiedź ma na celu ominięcie pytania. Dziennikarz zapytał, czy kobieta zaprosiła kiedykolwiek na randkę mężczyznę i zapłaciła za kolację. Uzyskał tylko częściową odpowiedź, skupiającą się na ostatnich latach. Oczywiście rozumiem w pełni, ale pytałem o okres sprzed 30-40 lat, kiedy nie była pani, że się tak wyrażę, ograniczona wydatkami. Czy zaprosiła pani kiedykolwiek mężczyznę na randkę do restauracji? Czy zaprosiłam kiedykolwiek mężczyznę na randkę do restauracji? Powtarzając pytanie, kobieta przechyliła na bok głowę. Powtórzenie przez rozmówcę usłyszanego pytania jest również próbą wykręcenia się od odpowiedzi. Obliczona jest na zirytowanie drugiej osoby i zmuszenie jej do zmiany tematu. Dokładnie nad tym się zastanawiałem. Zaprosiła pani? To mężczyźni płacili zawsze za kolację. Czemu miałabym ich obrażać i nalegać na to, bym zapłaciła sama? Kobieta opuściła w tym momencie wzrok, co sugeruje, że pytanie kojarzy się jej prawdopodobnie z negatywnymi emocjami. To była trzecia szansa na udzielenie odpowiedzi na to samo pytanie i według Leny Sisko dama oblała test. Dziennikarz podjął jednakże ostatnią próbę i zadał pytanie teoretyczne, aby upewnić się co do własnych podejrzeń, że awersja kobiety do płacenia za posiłek w restauracji miała podłoże kulturowe. A gdyby dysponowała pani nieograniczonymi środkami, czy zaprosiłaby pani wówczas mężczyznę do restauracji i zapłaciła za posiłek? Cóż, nie tak zostałam wychowana. Nigdy nie uznałabym takiego zachowania za stosowne. Słowo nigdy nie jest zamiennikiem słowa nie. Podobnie jak zdanie rozpoczynające się od słów nie mogę. Odpowiadanie pytaniem na pytanie to unikanie odpowiedzi. Powtarzanie pytania słowo w słowo jest taktyką obliczoną na zwłokę. Wiele osób przeprowadzających wywiady zawodowo, na przykład korespondenci prasowi relacjonujący konferencje z Białego Domu, akceptuje podobne odpowiedzi na pytania typu tak lub nie, nawet jeśli mają one na celu odseparowanie słuchacza zarówno od faktów, jak i prawdy. Posłużmy się jeszcze jednym.
Nieznacznie odmiennym przykładem, żeby zilustrować zastosowanie pytań tak lub nie. Oraz reguły trzech w sytuacjach zawodowych. Zamieszczony poniżej fragment pochodzi z The Position Checklist and Strategies, poradnika udostępnianego prawnikom, w którym zawarto wzory pytań możliwych do zadania każdemu świadkowi zeznającemu podczas procesu sądowego. Niekiedy wydobycie prawdy ze świadka nie jest łatwe. Skupiamy się na jednym temacie, zaczynamy go drążyć, a świadek nagle zaczyna unikać odpowiedzi bądź milczy. W pewnym momencie nie próbuje nawet udzielić odpowiedzi. Na przykład pytanie: był pan obecny na spotkaniu, które odbyło się 14 sierpnia 2005 roku, prawda? Odpowiedź: wiele w tym miesiącu podróżowałem. Jest to odpowiedź na pytanie, którego nie zadaliśmy. Zaczynamy zatem od początku. Spróbujmy jeszcze raz. Był pan obecny na spotkaniu, które odbyło się 14 sierpnia 2005 roku. Nie pamiętam, co robiłem tamtego dnia. Czy mamy w takiej sytuacji zrezygnować? Oczywiście, że nie. Mówimy: świetnie, ale nadal nie udzielił pan odpowiedzi na moje pytanie. Zadam je w takim razie ponownie. I robi to. Czy unikanie odpowiedzi przez przepytywanego świadka ma sens? Bardzo rzadko taktyka ta przynosi pożądane rezultaty. Musimy pamiętać, by zadawać nieustępliwie pytania, na które chcemy usłyszeć odpowiedzi. Zadawać je, dopóki świadek ich nam nie udzieli. Pytać, pytać i jeszcze raz pytać. Zazwyczaj przy piątym bądź szóstym powtórzeniu przepytywany zrozumie, że nie zdoła wymigać się od udzielenia odpowiedzi. Innym sposobem na unikanie pytań typu tak lub nie jest użycie fałszywego stwierdzenia. Taką taktyką posłużył się m.in. Bill Clinton, gdyby zaprzeczył oskarżeniom o związek ze stażystką Moniką Lewinski. Nie odbyłem stosunku seksualnego z tą kobietą. Jeśli nie uważał tego, co zrobił, za stosunek seksualny, Clinton powiedział prawdę. Problemem byłego prezydenta było to, że większość osób definiowała jego zachowanie jako stosunek seksualny i z miejsca uznała go za kłamcę. Luki i błędne dopasowania. Nasza ocena powinna bazować na posiadanych i brakujących informacjach z podziałem na cztery kategorie: ludzi, miejsca, rzeczy i wydarzenia. Czytając lub słuchając opowieści, powinniśmy się zastanawiać, czy wszystkie z wymienionych elementów są sensowne, oddzielnie i jako całość. Warto zadawać sobie wówczas następujące pytania. Czy liczba osób wymienianych w opowieści jest cały czas identyczna? Czy zgadza się ich płeć? Czy relacje pomiędzy osobami opisane zostały w sposób przejrzysty? Czy miejsce pobytu danej osoby wydaje się prawdopodobne? Czy jest prawdopodobne, by osoby występujące w opowieści faktycznie się tak zachowywały? Czy opis przedmiotu zawarty w opowieści brzmi wiarygodnie? Czy do opisywanych wydarzeń mogłoby dojść we wspomnianym czasie? Czy opowieść ma sens? Zadawanie sobie podobnych pytań w trakcie słuchania lub czytania opowieści nie jest naturalnym odruchem, zwłaszcza gdy przebywamy w obecności bardzo utalentowanego gawędziarza. W teatrze zjawisko uwierzenia w przedstawianą na scenie opowieść nazywane jest dobrowolnym zawieszeniem niewiary. Powtórzenie go w rzeczywistym życiu wymaga uwiarygodnienia treści. Jeśli wystarczająco wiele elementów będzie logicznych i wiarygodnych, słuchacz bądź czytelnik nie będą mieli powodów do zadawania pytań. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wiarygodność opowieści jest wygląd zewnętrzny przekazującej ją osoby. Kilka lat temu moja przyjaciółka poznała na konferencji sprzedawców bardzo przystojnego mężczyznę. Był jednym z mówców, a wyglądem i zachowaniem przypominał piastującego ważne stanowisko dyrektora i człowieka mającego pełnię kontroli nad własnym życiem.
Mężczyzna bardzo spodobał się mojej przyjaciółce. Podeszła do niego po prezentacji i pochwaliła przemowę, nawiązując w ten sposób znajomość. Wieczorem spotkali się w barze, pijąc koktajlowe drinki w gronie jej znajomych z pracy. Mężczyzna opowiadał fascynujące historie o czasie spędzonym na studiach, służbie w wojsku, zakładaniu firmy. Moja przyjaciółka była nim zauroczona, tak bardzo, że nie wyłapała braku spójności w opowieściach. Na szczęście zrobił to jej znajomy i w porę jej o tym powiedział. Natychmiast zdała sobie sprawę, że odczuwany do mężczyzny pociąg zmusił ją do dobrowolnego zawieszenia własnego niedowierzania. Jest to naturalna cecha ludzkiego zachowania, a wykorzystywał ją m.in. seryjny morderca Ted Bundy. Przystojny i inteligentny mężczyzna był w młodości osobą nieśmiałą. Aby przemóc nieśmiałość, zaczął opowiadać na własny temat zmyślone historyjki, które z czasem pomogły mu przeistoczyć się w ujmującego mężczyznę. Potrafił również robić użytek z fałszywej bezradności, udając, że złamał rękę. Jego zachowanie i wygląd nie budziły podejrzeń, gdyż w większości z nas wpajany jest przez kulturę obraz zła w powiązaniu z brzydotą. Niewerbalne testy i sygnały. Wskazówki dotyczące rozpoznawania niewerbalnych sygnałów potwierdzających bądź rozwiewających nasze podejrzenia względem prawdomówności źródła zaczerpnięto z trzech dziedzin badań nad ludzkim zachowaniem: wokaliką, kinezyką i proksemiką. Wokalika. Jednym ze sposobów ustalania prawdomówności drugiej osoby jest zwracanie uwagi na zmiany w tonacji głosu. Wokalika to dziedzina nauki badająca niewerbalną komunikację poprzez sposób, a nie treść wypowiedzi. Skupimy się na trzech zagadnieniach poruszanych w wokalice, które często wiążą się z emocjami, a jednocześnie przekazują nam informacje na temat interpretacji wypowiedzi. Mowa tu o cechach wokalnych, kładzeniu akcentu i wykorzystaniu wypełniaczy. Cechy wokalne. Do cech charakterystycznych ludzkiego głosu zaliczyć możemy jego wysokość, tonację, tempo, natężenie, ochrypłość, przenikliwość oraz nosowość. W określonych przypadkach cechy te podlegają chwilowym zmianom, które świadczą o odchylaniach od linii odniesienia rozmówcy. Wysokość głosów przekazuje informacje na temat istotności przekazu zdziwienia, niepewności, a nawet kłamstwa. Kobieta wybrana Miss Uniwersum wypowie najprawdopodobniej podziękowania bardzo wysokim tonem głosu. Ludzie zazwyczaj podnoszą ton głosu na zakończenie zadawanego przez siebie pytania. Istnieją jednakże kultury, w których dzieje się odwrotnie. Na przykład w pytaniu, jak długo zajmie mi podróż stąd do Paryża? Ton głosu powędruje w górę na słowie Paryż. Kiedy osoba wyraża niepewność bądź mówi nieprawdę, czyni to często piskliwym głosem, jakby sugerowała, że powinniśmy się z nią zgodzić. Na przykład na zakończenie prezentacji sprzedawca może powiedzieć: nasz produkt jest mniej zawodny niż inne, podnosząc głos na słowie inne, jeśli wypowiedzi towarzyszy wyraz twarzy, którego Gregory Hartley nazywa żądaniem aprobaty. Uniesione nieznacznie brwi, które komunikują pytanie: przecież mi wierzysz, prawda? Powinniśmy potraktować zmianę wysokości głosu jako ważny sygnał niewerbalny. Połączenie wyrazu twarzy i głosu stanowi dobry przykład współwystępowania sygnałów niewerbalnych, pomagających w ustaleniu prawdomówności drugiej osoby. Tonacja głosu bardzo często komunikuje określoną treść. Dowiedziałam się o tym już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, kiedy matka kazała mi zrobić coś, czego nie miałam chęci robić. Odpowiadałam jej: tak, mamusiu, w sposób, który zawsze prowokował jej reakcję i odpowiedź. Nie mów do mnie takim tonem, młoda damo. Tonacja i wysokość głosu przekazują informacje jednocześnie, komunikując sarkazm, tłumiony gniew, udzielając wskazówek, gdy ktoś opowiada dowcip i tak dalej. Innymi słowy, pomagają
w sprecyzowaniu przekazywanej wiadomości, a także jej treści. Właśnie z powodu ich braku korzystanie z poczty elektronicznej bądź wiadomości tekstowych nastręcza tak wiele problemów. W wyjaśnieniu znaczenia pomagają emotikony, lecz nie sposób za ich pomocą wyeliminować nieporozumień. Tempo głosu jest szybkością, z jaką osoba wypowiada słowa w trakcie danej interakcji. Nagła zmiana tempa stanowi dewiację od linii odniesienia w odniesieniu do kontekstu rozmowy i sygnalizuje stres. W trakcie jednej z rozmów telefonicznych, które odbyłam w tym roku w sprawach zawodowych, zorientowałam się, że mój rozmówca zaczął mówić szybciej. Spojrzałam na zegarek i zobaczyłam, że wskazuje 3 minuty po 11. Na początku rozmowy nie uzgodniliśmy, jak długo będzie trwała. I choć mieliśmy jeszcze dużo tematów do omówienia, spytałam, czy masz umówione spotkanie na 11. Odparł, że tak, po czym wyraził zdziwienie moim pytaniem. Osoba nie będąca w stosunku do nas w pełni szczera może w trakcie rozmowy przyspieszyć bądź zwolnić tempo, w którym wypowiada słowa. Osoba przyspieszająca własną wypowiedź i mówiąca nieprawdę stara się w ten sposób przeszkodzić nam w zadawaniu pytań podważających jej narrację. Podobnie powinniśmy podchodzić z ostrożnością do wypowiedzi w trakcie, kiedy rozmówca nagle zaczyna artykułować pojedyncze słowa bardzo powoli, na przykład nie odbyłem stosunku seksualnego z tą kobietą. W przypadkach zmiany tempa wypowiedzi występują niekiedy inne sygnały niewerbalne. Wróćmy do przykładu bazującego na oświadczeniu Billa Clintona. Podczas jego wygłaszania były prezydent zwolnił tempo wypowiedzi i podkreślił jej treść 3 ruchami przedramienia, które podnosił i opuszczał na blat biurka. Ten agresywny gest był bardzo nietypowy dla zachowania Clintona. Natężenie głosu również komunikuje informacje. Osoba zaprzeczająca oskarżeniom uczyniłaby to zapewne podniesionym głosem, a na pewno głośniej niż w trakcie pozostałych części wypowiedzi. Niektórzy ludzie zniżają głos do szeptu, gdy mówią nieprawdę. Żadna ze zmian nie oznacza jednak automatycznie złych zamiarów rozmówcy. W następnym podrozdziale dotyczącym kinezyki czytelnicy znajdą wskazówki na temat rozpoznawania gestów i wyrazów twarzy, które w połączeniu z nagłymi zmianami natężenia głosu powinny wzbudzić nasze podejrzenia. Ochrypłość, przenikliwość i nosowość głosu sugerują wystąpienie stresu, o ile nie są charakterystyczne dla danej osoby. Kiedy nasze struny głosowe się napinają, a przełyk zasycha, głos przybiera inną barwę i brzmienie. Może stać się chrypliwy. W ten sposób mówiła Joan Rivers, choć w jej przypadku nie było to odstępstwo od linii odniesienia. Gdy zauważymy zmiany barwy głosu, powinniśmy poszukać innych oznak sygnalizujących stres, jak mruganie powiekami. Przełyk zasycha z powodu reakcji typu walcz lub uciekaj. Podobnie dzieje się z oczami. Wraz z zaciskiem strun głosowych sztywnieje całe ludzkie ciało. Często widywałam połączenie obu sygnałów niewerbalnych, gdy ubiegałam się w trakcie nauki na studiach o role w musicalach. Denerwując się przysłuchiwaniem, nie zawsze wydobywamy z siebie odpowiednie dźwięki. Nasz taniec jest równie daleki od doskonałości. Kinezyka. Większość osób myli kinezykę z mową ciała. Osobiście traktuję za to całą komunikację niewerbalną i dlatego stosuję rozróżnienie pomiędzy nauką badających ruch, kinezyką, a pozostałymi dziedzinami zajmującymi się badaniem sygnałów niewerbalnych. Kontakt wzrokowy. W rozdziale 2 podręcznika antymanipulacji opisaliśmy, w jaki sposób ustalać znaczenie ruchów gałki ocznej. O tym będę mówiła w kolejnym podcaście. Dzięki kontaktowi wzrokowemu możemy dowiedzieć się, czy druga osoba pogrążona jest we wspomnieniach, myśli o uczuciach, wymyśla ideę, czy podejmuje decyzję. W tym podrozdziale skupimy się na innym zastosowaniu kontaktu wzrokowego
w procesie sprawdzania prawdomówności źródła informacji. Próba nawiązania kontaktu wzrokowego z drugą osobą często pociąga za sobą reakcję. Jeśli znajdujemy się na biznesowym spotkaniu i pragniemy dowiedzieć się, co o zgłoszonej przez nas propozycji myśli nasz kolega z pracy, możemy zadać pytanie, a następnie spojrzeć na osobę, od której oczekujemy odpowiedzi. Tą techniką posługują się często nauczyciele, nie wywołując ucznia po nazwisku. Nawiązują z nim kontakt wzrokowy, który sugeruje, iż chcą, by to on udzielił odpowiedzi na zadane pytanie. Technika bazująca na kontakcie wzrokowym sprawdza się w połączeniu z motywatorem konwersacji, przepraszam, wykorzystującym milczenie. Innymi słowy, nawiąż kontakt wzrokowy, zadaj pytanie i czekaj w milczeniu na odpowiedź. Informacje przekazujemy drugiej osobie również poprzez unikanie kontaktu wzrokowego. Kiedy źródło przekaże nam pożądane informacje, możemy zakomunikować wzrokiem, że rozważamy w myślach ich treść. W połączeniu z milczącą postawą i zdawkowymi odpowiedziami, na przykład kontakt wzrokowy może zmusić rozmówcę do wyjawienia kolejnych informacji. Unikanie kontaktu wzrokowego komunikuje podobną wiadomość, gdyż przetwarzając otrzymane dane, często spoglądamy w górę i w bok. Za pomocą kontaktu wzrokowego możemy zakomunikować drugiej osobie zainteresowanie. Potwierdzamy w ten sposób istniejące między nami dobre relacje lub sugerujemy chęć ich nawiązania. Utrzymanie kontaktu wzrokowego w połączeniu z kiwaniem głową i wychyleniem ciała do przodu stanowią element aktywnego słuchania. Kontakt wzrokowy może zastraszyć drugą osobę, a w niektórych przypadkach ta umiejętność okazuje się bardzo przydatna. W rozdziale czwartym podręcznika antymanipulacji omawialiśmy milczenie jako motywator konwersacji, nadmieniając, że przedstawiciele różnych kultur mają odmienną tolerancję na ciszę. Różnice kulturowe wpływają również na długość dozwolonego kontaktu wzrokowego. Na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Ameryce Łacińskiej czy Afryce przedłużony kontakt wzrokowy uznawany jest za niewłaściwy, a nawet za wyzywający bądź zagrażający drugiej osobie. Warto poznać normy kulturowe kierujące postępowaniem naszego źródła, zanim zdecydujemy się wydobyć z niego informacje za pomocą kontaktu wzrokowego. Wyrazy twarzy. Według Rachel Ajax, stojącej na czele zespołu badawczego, wyrazy twarzy są dynamicznymi sygnałami przekazującymi informacje wraz z upływem czasu. Dzięki prowadzonym przez Jack badaniom poznaliśmy nowe sposoby pozwalające nam na zaobserwowanie stresu, a także innych emocji u drugiej osoby poprzez obserwację wyrazu jej twarzy, która działa jak nadajnik skomplikowanego systemu sygnalizującego. Przez dziesięciolecie najbardziej uznaną osobowością w jej dziedzinie nauki był Paul Ekman, pionier badań nad ludzkimi emocjami oraz ich związkiem z wyrazem twarzy. Przełomowe prace Ekmana dotyczące uniwersalności ludzkiego zachowania pozwoliły mu na wyodrębnienie sześciu oznak emocji występujących u każdego bez mała przedstawiciela rasy ludzkiej, a mianowicie obrzydzenia, smutku, gniewu, strachu, zdziwienia oraz szczęścia. Gregory Hartley, były oficer śledczy amerykańskiej armii i autor wielu książek na temat znaczenia mowy ciała oraz ludzkiego zachowania, dodał do listy cztery kolejne: pogardę, dumę, niepewność oraz zażenowanie. 31 marca 2012 roku władze Ohio State University ogłosiły, że zespół prowadzony przez Alexa Martineza, profesora na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, opracował program komputerowy rozróżniający 21 wyrazów twarzy, komunikujących wspólne dla wszystkich ludzi emocje: gniew, podziw, zdziwienie, wstręt, strach, złość połączoną z lękiem, wstręt połączony ze zdziwieniem, strach połączony ze zdziwieniem, radość połączoną ze wstrętem, gniew połączony ze wstrętem, smutek, radość, nienawiść, radość połączoną ze zdziwieniem, gniew połączony ze wstrętem oraz przerażenie.
Badania prowadzone przez Jack zredukowały liczbę podstawowych emocji do czterech, wykorzystując jako bazę sześć uczuć opisanych przez Ekmana. Prowadzony przez Jack zespół naukowców pokazywał uczestnikom badania zdjęcia przedstawiające ludzi o różnych wyrazach twarzy, a następnie prosił ich o określenie, jakie uczucie wyrażali swoją mimiką: szczęście, zdziwienie, strach, wstręt, gniew czy smutek. Zgodność ocen badanych dowiodła, że wyraz ludzkiej twarzy komunikuje informacje dotyczące uczuć. W kolejnym etapie eksperymentu Jack chciała się dowiedzieć, ruchy jakich mięśni kojarzone są z określonymi emocjami, aby włączyć zdobytą wiedzę do eksperymentu. Okazało się, że osoby badane najsprawniej identyfikowały radość oraz smutek, lecz rozpoznanie pozostałych czterech emocji wymagało zastanowienia i zajmowało więcej czasu. Ostatecznie naukowcy postanowili zestawić strach ze zdziwieniem, a wstręt z gniewem. Badania nad pierwszymi fazami przesyłania sygnałów poprzez zmianę wyrazu twarzy pozwoliły na wyróżnienie czterech podstawowych kategorii emocji, to jest radości, smutku, strachu, zdziwienia, na przykład szybko zbliżającego się zagrożenia, oraz wstrętu gniewu, na przykład zagrożenia pozostającego w bezruchu, które dopiero po upływie czasu istota ludzka jest w stanie rozbudować do sześciu kategorii emocji. W kontekście prób ustalenia prawdomówności drugiej osoby wyszczególnione przez Jack kategorie mogły rozpisać jako radość, smutek, zbliżanie i unikanie. Jeśli druga osoba jest zadowolona, oznacza to, że ma zamiar z nami współpracować lub że ma pewność, że iż zdołała wprowadzić nas w błąd. Smutek sygnalizuje duże zaangażowanie emocjonalne w temat rozmowy. Nasze pytania trafiły w czuły punkt. Jeśli druga osoba zareaguje na nasze pytania uniesieniem brwi, otwarciem szerzej oczu lub delikatnym otworzeniem ust, nawet na krótką chwilę, kojarzonymi zarówno ze strachem, jak i ze zdziwieniem, oznaczać to będzie, że temat rozmowy wytrącił ją z równowagi. Jeśli druga osoba zareaguje na nasze pytania opuszczeniem brwi i przybraniem wyrazu twarzy komunikującym odsuń się ode mnie, oznaczać to będzie, że poruszony przez nas temat rozmowy wzbudził w niej wstręt lub gniew i powinniśmy się przygotować na nieprzyjazną reakcję. W uzupełnieniu do ostatniego podpunktu należy dodać, że Ekman wyróżnił uczucie porywczego gniewu. Prowadzone przez niego badania opisane po części w rozdziale drugim podręcznika antymanipulacji sugerują, iż w kącikach naszych ust znajdują się wiarygodne mięśnie, których ruchów nie kontrolujemy w pełni. Kiedy się napinają, wyraz naszej twarzy komunikuje wyraźnie i jednoznacznie uczucie gniewu. Postawy i gesty. W rozdziale drugim poznaliśmy cztery podstawowe kategorie wykonywanych przez drugą osobę ruchów, na które powinniśmy zwracać uwagę: ilustratory, regulatory, bariery i adaptatory. O tym będę mówiła też w kolejnym podcaście. Odstępstwa od normalnego zachowania, w tym wymienionych powyżej kategorii gestów, sugerują wystąpienie stresu. Należy pamiętać, że stres może mieć dla nas znaczenie pozytywne oraz negatywne. Pozytywny stres przekłada się na silną potrzebę zadowolenia drugiej osoby, negatywny zaś na wystąpienie uczucia strachu. Niniejszy podrozdział stanowi uzupełnienie omawianych już zagadnień. Kiedy przebywałam w Kolumbii Brytyjskiej, przygotowując się do mającego trwać 10 dni rajdu przygodowego, obejrzałam film instruktażowy, pokazujący, jak należy postępować, jeśli napotkamy na swej drodze różne gatunki niedźwiedzi. Podstawowa rada brzmiała: stań się większy. Innymi słowy, odwróć się twarzą do zwierzęcia. Wyprostuj i unieś ramiona, wyprostuj plecy. W styczności z dzikim niedźwiedziem nie wolno się pochylać, opuszczać ramion, obejmować rękoma tułowia. Nie wolno komunikować bezradności i słabości. Z nauki tej płynie następującej treści wniosek. Postawa przyjmowana przez drapieżnika różni się od postaw ofiary. Jeśli druga osoba przyjmuje w trakcie prowadzonej z nami rozmowy postawę zbudowaną z kątów, bez
względu na to, czy stoi, siedzi, kuca bądź leży, powinniśmy uznać ją za asertywną. Typowym przykładem tego typu postawy jest pozycja stojąca, z dłońmi wspartymi na biodrach. W przypadku pozycji siedzącej będzie nią założenie jednej nogi na drugą w kształcie na kształt litery cyfry 4. Jest to zarazem jedna z dwóch postaw przyjmowanych przez Edwarda Snowdena w trakcie wywiadu udzielonego w maju 2014 roku Brianowi Williamsowi. Tutaj przerwę na chwilkę, dlatego że oglądałam wywiad z Jeffreyem Dahmerem i muszę Państwu powiedzieć, że przyjmował identyczną pozycję. To jest tak zwana pozycja na krzesełko w kształcie cyfry 4, kiedy jedną z nóg zakłada się na udo. Jeśli podejrzewamy rozmówcę o kłamstwo i zobaczymy, że przyjmuje on postawę zbudowaną z kątów, powinniśmy mieć się na baczności. Tego typu postawy tworzą dystans, który może nam uzmysłowić, że źródłem informacji nie łączą nas wcale dobre relacje, choć początkowo tak właśnie założyliśmy. Jeśli druga osoba przysuwa ramiona do korpusu, jakby próbowała się objąć lub przyjmuje inną postawę, zbudowaną z łuków, mamy wówczas do czynienia z ofiarą, a nie z drapieżnikiem. W zależności od tego, czy rozmówca skłonny jest do wyjawienia nam informacji, możemy zastosować na nim motywator bazujący na wzmacnianiu ego. Proksemika. Ta dziedzina badań nad sygnałami niewerbalnymi koncentruje się na odległościach utrzymywanych przez osoby uczestniczące w interakcji oraz na wpływie, jaki przestrzeń wywiera na rozmówcę. Ludzie zachowują względem innych osób dystanse personalne, na przykład dystans publiczny podczas spaceru w parku wynosi 3,6 metra lub więcej. Dystans społeczny utrzymywany na przykład w trakcie spotkania biznesowego to co najmniej 1,2 metra. Dystans osobisty wytacza pole znajdujące się od nas w odległości od 45 cm do 1,2 metra. Przestrzeń do 45 cm tworzy pole dystansu intymnego. Naruszenie pola dystansu osobistego, zwłaszcza nagłe, niespodziewane, może sprowokować u drugiej osoby bardzo negatywną reakcję. Jeśli zbudowaliśmy ze źródłem informacji dobre relacje, naruszenie granicy 1 metra nie powinno stwarzać problemów. Co może się stać, gdy zbliżymy się do drugiej osoby na odległość 0,5 metra i dopiero wtedy zadamy jej pytanie? Nasze zachowanie zostanie najprawdopodobniej uznane za inwazyjne. W takich sytuacjach powinniśmy zwrócić uwagę na wyraz twarzy drugiej osoby. Czy wyraża chęć zbliżenia, strach, zdziwienie czy uniknięcia kontaktu, wstręt, gniew? Czy rozmówca wykonuje nagły ruch i wykorzystuje części własnego ciała, ugięte ramiona, cofnięty tors lub przedmioty, np. telefon komórkowy, w celu ustanowienia bariery? Proksemika zajmuje się również badaniami nad terytorialnością. Jeśli usiądziemy w przeciwnym krańcu pomieszczenia, lecz zajmiemy ulubiony fotel drugiej osoby, możemy wywołać w niej negatywną reakcję, porównywalną z następstwem naruszenia strefy dystansu osobistego. Podsumowując, proksemika pozwala nam na szybkie przetestowanie jakości relacji łączących nas z drugą osobą. Za pomocą wymienionych powyżej wskazówek jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zmniejszenie dystansu dzielącego nas od źródła informacji będzie zajęcie przestrzeni znajdującej się pod jego kontrolą, wywoła zakładaną przez nas reakcję. Lena Sisko w następujących słowach opisała wyzwania związane z odczytywaniem sygnałów niewerbalnych. Do naszych zadań należy dopasowanie ruchów ciała dopadających z ust słów. Jeśli do siebie nie pasują, możemy założyć, że nasz rozmówca odczuwa niepokój. Stres jest następstwem wielu czynników. Może nas również ostrzec przed nieszczerością drugiej osoby. Spójność zachowania, czyli dopasowanie słów i ruchów ciała, sugeruje prawdomówność. Przeciwna reakcja na zadane pytanie komunikuje niepokój i zaburzenie równowagi wynikające z poruszonego tematu lub samego zachowania rozmówcy.
Osoby kłamiące regularnie funkcjonują inaczej od pozostałych. Yaling Yang, psycholog wykładający na University of Southern California, przeprowadziła badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego, uwzględniając w nich patologicznych kłamców i osoby kłamiące rzadko. Eksperyment wykazał, że w mózgach kłamców znajduje się więcej istoty białej, od 23 do 36%, w regionach odpowiadających za osobowość, empatię, planowanie złożonego zachowania i podejmowanie decyzji. Innymi słowy, w częściach mózgu wpływających na opowiadane przez nas historie, zwiększona obecność istoty białej pomaga w rozbudowywaniu opowieści o zmyślone informacje. Yang sformułowała również następującą hipotezę. W przypadku kłamstwa mamy prawdopodobnie do czynienia z zależnością. Nadmierne posługiwanie się kłamstwem aktywuje płat czołowy, doprowadzając z czasem do wystąpienia permanentnych zmian w morfologii mózgu. Wynika z tego, że wszystkie dzieci okłamujące dla zabawy własnych rodziców w rzeczywistości zmieniają sposób funkcjonowania własnych mózgów. Tyle w temacie teorii, choć należy zaznaczyć, iż istnieją również inne, zakładające, że patologiczni kłamcy są nimi od urodzenia. Dzisiaj to już wszystko. Kto jeszcze nie widział podcastu, link do wywiadu zostawiam w opisie. W kolejnym podcaście poruszymy werbalne oraz niewerbalne sygnały ostrzegawcze, w tym informacje z twarzy, rąk i nóg, palców u dłoni i stóp, czyli analizę mowy ciała. Oprócz tego, oczywiście, jak wspomniałam wcześniej, omówimy sobie temat ochrony naszych dzieci i nasze zachowania. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Magdalena Porada.